To jest Jan. Jan ma cel długoterminowy. Chciałby odkładać pieniądze na swoją przyszłość. Zastanawia się, czy trzymać oszczędności na koncie, założyć lokatę, czy może je zainwestować. Jan wie, że przez inflację jego oszczędności będą tracić swoją wartość. Dlatego wybrał inwestowanie. Jan dopasowuje swoje inwestycje w sposób minimalizujący ryzyko. Uznał, że chciałby mieć obligacje, akcje i inne instrumenty. W ten sposób, niezależnie od koniunktury, jego kapitał ma najlepsze szanse, by urosnąć. Jednak Jan wie, że może odkładać tylko niewielką kwotę ze swoich dochodów, a do tego nie ma wiedzy i czasu, by zajmować się na bieżąco swoimi inwestycjami. Koszty związane z zakupem wielu instrumentów przerastają zyski, jakie Jan mógłby osiągnąć z inwestowania. Jan wie, że Karol jest uczestnikiem funduszu inwestycyjnego. Po każdej transakcji dostaje informację, ile jest wart jego udział. Fundusz tworzą pieniądze wpłacone tam przez tysiące ludzi, więc zarządzający funduszem uzyskują preferencyjne warunki niedostępne indywidualnym osobom. Zarządzający, żeby rozłożyć ryzyko, nabywają różne instrumenty. Karol nie boi się inwestowania w fundusze, ponieważ wie, że jego kapitał należy wyłącznie do niego, a do tego czuwają nad nim instytucje takie jak Bank Depozytariusz przechowujący aktywa funduszu czy Komisja Nadzoru Finansowego. Dzięki temu, że fundusz ma bardzo wielu uczestników, dzieli on koszty z innymi osobami i ponosi mniejsze opłaty. W ten sposób, przy minimalnym nakładzie własnym, Karol spokojnie gromadzi swój kapitał. Jan także postanowił dołączyć do funduszu inwestycyjnego. Musi teraz określić swoje cele inwestycyjne, oczekiwania finansowe i poziom ryzyka, jaki jest gotów podjąć. Z setek dostępnych funduszy wybierze ten, który najbardziej mu odpowiada. W wyborze pomocna będzie odpowiednia ankieta, która określi profil inwestycyjny Jana. Za pieniądze wpłacone do funduszu Jan otrzymał udział zwany jednostką uczestnictwa. By obliczyć wartość swojej inwestycji, sprawdza jej aktualną cenę. Jan jest jedynym właścicielem swoich oszczędności w funduszu, co gwarantuje mu prawo. Jednostki może nabywać i sprzedawać codziennie po bieżącej cenie zarówno w banku, na platformie internetowej, w biurze maklerskim, albo bezpośrednio w towarzystwie funduszy inwestycyjnych. Co więcej, kapitał zgromadzony w funduszu jest dziedziczony i może być przedmiotem zastawu. Fundusze inwestycyjne opierają się na prostych zasadach i dzięki temu umożliwiają dostęp do różnego rodzaju instrumentów finansowych. Są doskonałe zarówno dla profesjonalnych, jak i dla początkujących inwestorów.